Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część serii o tym, jak spotkać Pana Jezusa i posługujemy się przykładami z Pisma, jak spotkać w swoim osobistym życiu Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj zajmiemy się pierwszym spotkaniem z czasu, kiedy Pan Jezus służy. I to spotkanie to jest spotkanie Jana Chrzciciela z Barankiem Bożym. Mamy to opisane w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29 do 34 wersetu. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego, i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Widzimy, że Jan Chrzciciel rozpoznał w Panu Jezusie Baranka Bożego. To pierwsze spotkanie można by tak zatytułować: oto Baranek Boży. Tutaj odbywa się nadzwyczajne spotkanie. Jan Chrzciciel widział Pana Jezusa, który szedł w jego kierunku i wydał cudowne świadectwo o jego niepojętej i doskonałej osobie. Dlaczego nazywam to pierwszym spotkaniem Jana Chrzciciela z Panem Jezusem? Przecież jako krewniacy oni się na pewno mieli szansę spotkać wcześniej. Na pewno Jan Chrzciciel spotkał Pana Jezusa w fazie prenatalnej, gdy Jan Chrzciciel był w łonie mamy, to podskoczył, czy tam poruszył się w łonie mamy świadomie i był napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej, Elżbiety. Więc widzimy wyraźnie, że Jan Chrzciciel nie tylko w ten sposób dał świadectwo tego, że dzieci w fazie prenatalnej mogą świadomie wierzyć, bo Ducha Świętego można otrzymać tylko świadomie przez osobistą wiarę, więc Jan Chrzciciel taką osobistą wiarę musiał mieć, a żeby mieć świadomą osobistą wiarę, to musiał te decyzje też świadomie podejmować, więc niektóre dzieci, tak jak Jan Chrzciciel, są uzdolnione do tego, żeby rozpoznawać, co jest złe, a co dobre, już w łonie mamy. I też niektóre dzieci niestety są zepsute już w łonie matki. To też świadectwo Słowa Bożego w tym kierunku idzie. Zatem są to w pełni świadome ludzkie istoty, które są w brzuchu mamy przed narodzeniem. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że są to w pełni świadome istoty. Jan Chrzciciel był wierzący świadomie i dlatego został napełniony Duchem Świętym i pozdrowił Pana Jezusa, będąc jeszcze w łonie mamy. Ale już po porodzie mógł go spotykać, tego nie wiemy, mógł go spotykać jako krewniak. Natomiast to spotkanie jest spotkaniem takim, można by powiedzieć, oficjalnym, dlatego nazwałem je pierwszym spotkaniem Jana Chrzciciela z Panem Jezusem. Okrzykiem oto Baranek Boży Jan kieruje wzrok na osobę Pana Jezusa Chrystusa i poprzez to wypełnia bardzo ważne zadanie każdego sługi Bożego. Bezpośrednio mówi o Golgocie i dobitnie wskazuje na to, że Bóg sam wybiera ofiarę. Potwierdza tym samym odpowiedź Abrahama, którą dał Abraham przed laty Izaakowi. On powiedział do Izaaka w ten sposób: Bóg sam upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Potem widzimy, że Jan Chrzciciel, prorok, mówi tajemniczą wypowiedź. Tajemniczą wypowiedź mówi. Za mną idzie człowiek, który był przede mną. Za mną idzie mąż, który był przede mną. Bo pierwej był niż ja, bo był przede mną. Czyli za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. W swoim człowieczeństwie Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus, w swoim człowieczeństwie Jezus narodził się po Janie. To mówiliśmy przed chwilą, że Jan Chrzciciel, gdy był jeszcze w łonie matki,
pozdrowił Pana Jezusa, który też był w łonie swojej matki i poruszył się w łonie swojej matki Jan Chrzciciel. I był napełniony Duchem Świętym już w łonie matki. Więc w swoim człowieczeństwie Jezus narodził się po Janie. Jednakże w swojej boskości był On przed Janem. Był pierwej niż Jan. Był pierwej niż On i w swojej egzystencji był przed Janem, przed Nim. W Starym Testamencie zostało wymienionych wiele zwierząt ofiarnych. Wszystkie te zwierzęta ofiarne wskazują na ofiarną śmierć Pana Jezusa Chrystusa, na ofiarną śmierć naszego Pana. Jednakże w Nowym Testamencie znajdujemy już jedynie baranka, który jest obrazem na osobę i ofiarę Pana Jezusa. Czystość oraz pokora są w Biblii cechami przypisanymi owcom, które doskonale odzwierciedlają charakter Jezusa Chrystusa. O czystości czytamy m.in. w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział 12, werset 5. Ma to być baranek bez skazy. Ma to być baranek bez skazy. Ma to być baranek bez skazy. Natomiast pokora jest nam przedstawiona w księdze Izajasza 53:7. Izajasza 53 rozdział, werset 7. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tym, przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Jako potwierdzenie tych właśnie cech podczas chrztu Pana Jezusa Chrystusa spoczął na nim Duch Boży w postaci kolejnego łagodnego stworzenia, jakim jest gołębica. Jan podczas tego spotkania z Jezusem Chrystusem podał dwa znaczące czyny dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Dwa znaczące czyny dokonane przez Pana. Jednego z nich dokonał Pan Jezus Chrystus na ziemi, a drugiego już będąc w niebie. I pierwsze z nich to jest: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dzieło to wykonał Pan Jezus na ziemi podczas swojej ofiarnej śmierci na krzyżu. Tam, gdzie Bóg został zniesławiony przez grzech, baranek Boży w niewysłowiony sposób na zawsze uwielbił Boga swoją śmiercią jako ofiara całopalna. Poprzez ten czyn to zniesławienie poprzez grzech zostało zabrane sprzed oblicza Bożego. W wyniku tego Bóg oferuje wszystkim ludziom swoją łaskę oraz życie wieczne. Poza tym, na podstawie tej ofiary w przyszłości grzech będzie całkowicie usunięty z wszechświata wraz ze wszystkimi jego skutkami, wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami. A druga rzecz, którą wykonał Pan Jezus: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten zanurzać będzie w Ducha Świętego. Ten chrzcić będzie Duchem Świętym. Ten chrzci Duchem Świętym. Po tym, gdy Pan Jezus został ochrzczony, Duch Boży spoczął na nim. Było to potwierdzeniem jego czystej, bezgrzesznej osoby. Dodatkowo Bóg poprzez to wyraził, że Jezus był tym zapowiedzianym Chrystusem, zapowiedzianym Mesjaszem, który jest Synem Bożym. I o tym czytamy właśnie w Jana 1 rozdział 49 werset. Po jego w niebo wstąpieniu otrzymał, i to możemy też przeczytać, obiecanego Ducha Świętego, aby w dniu
pięćdziesiątnicy, w dniu zielonych świąt, wylać go na wszystkich wierzących. Był to ten drugi czyn, chrzest Duchem Świętym, zanurzenie Ducha Świętego. I ofiarna służba Pana Jezusa, ofiara Pana Jezusa Chrystusa, ofiarna śmierć na krzyżu daje każdemu człowiekowi możliwość, aby pojednać się z Bogiem, bo już Pan Jezus Chrystus wszystkie grzechy na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności zgładził. Każdy, kto uwierzy w Ewangelię zbawienia, w dniu swojego nawrócenia zostaje zapieczętowany, zostanie zapieczętowany Duchem Świętym. I to jest bardzo ważne, żeby każdy z Państwa, każdy z Was spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. Jeśli nie spotkałeś się jeszcze z Panem Jezusem Chrystusem, to jak najszybciej w swoim sercu przyjdź do Pana Jezusa w modlitwie i poproś Go o to, żeby Ci przebaczył Twoje grzechy. Wyznaj Mu swoje grzechy, powiedz, że wierzysz w Niego jako doskonałego Baranka Bożego, który zgładził wszystkie Twoje grzechy, że Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to było za sprawiedliwość. Uwierz Jezusowi, a będzie Ci to poczytane za sprawiedliwość. Będziesz w oczach Boży, w Bożych oczach, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Więc uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków człowieka grzeszącego, tylko od dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Czy Ty korzystasz z tego dzieła, którego raz na zawsze dokonał Pan Jezus Chrystus? Uwierz Jezusowi jeszcze dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj omawialiśmy spotkanie Jana Chrzciciela. Pierwsze nazwałem to spotkanie oficjalne z Jezusem, a następne spotkanie to będzie, gdy Szymon Piotr otrzymał nowe imię od Pana Jezusa. Czyli takie szczególne spotkanie z Panem Jezusem, gdzie Pan Jezus zmienił imię Piotrowi. A dokładnie Szymonowi zmienił imię na Kefas, czyli na kamyk. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.